no need to fight tonight, tonight. Hejka kochani, tu Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, dziś wtorek, dziś macie kolejny bonusowy odcinek. Iż ponieważ bo w tamtym tygodniu dwóch odcinków nie było, więc nadrabiamy w tym tygodniu. I dzisiaj mamy dla was metamorfozy waszych simów. I pod ostatnim odcinkiem, w ostatnim odcinku mówiłam wam, żebyście pod odcinkiem w komentarzach pisali nazwę swojego origina i nazwę simki, które dla mnie stworzyliście i ja sobie przerobię wasze simeczki w pierwszej kolejności. I tak więc dostałam trzy komentarze, a mianowicie simkę, tutaj jest kilka sims, tak? Vanessa Flaming, także twoją simeczkę tutaj sobie wybrałam. I tu mamy tak. Hej Korcie, proszę cię, żebyś zrobiła z Vanessy bardziej odważną dziewczynę. Vanessa pochodzi ze wsi, bo przeprowadza się teraz ze Stan Mejszuną. Chyba te urania nie są odpowiednie. Korciu, zostawiam tobie, powodzenia życzę. No dobrze, czyli musimy z Vanessy zrobić bardziej odważną dziewczynę. I wybrałam jeszcze jedną simkę. Olinka WP, tutaj mamy simkę Nowak. Melody to zwykła wiejska dziewczyna, znowu wiejska dziewczyna, chciałaby coś zmienić w swojej szafie, dlatego zwróciła się do Korci. Uwielbia kolory pastelowe oraz kolor różowy, chociaż tego nie pokazuje. Tylko tu włosy miała chyba z modów tych takich i łysa mi tu wskoczyła. Ale jeszcze komentarz napisała też Olusia Bloch, a i chyba 30 jeszcze, 30. I tak, i napisałeś mi, że rodzinka Williams, no ale ta rodzinka jest z modami, więc, znaczy przynajmniej ta kobietka, więc bez sensu mi moim zdaniem ją przerabiać. No bo ona już jest ładną simką i właśnie jeżeli ją pobiorę, to będzie cała goła, więc bez sensu mi się wydaje. Właśnie lepiej, jeżeli chodzi o metamorfozy, to tworzyć simki bez modów, żeby chociaż jakaś ta różnica była, bo tutaj to po prostu ja zrobię ją po swojemu i tyle, także tutaj już na razie nie będziemy robić. Zrobimy te dwie simeczki dzisiaj, czyli Melody i Vanessę. Tutaj Melody może w tej drugiej jej odsłonie damy jej takie jakieś podobne włosy, bo ona miała tam brązowe włosy. Więc damy jej, nie wiem, coś takiego. Niech sobie ma. A tutaj będziemy ją przerabiać już po mojemu. Także dzisiaj dwie simeczki. Zapraszam was właśnie do oglądania. A może czekajcie, pokażę wam ich stroje. Może jakie mają inne stroje. Czyli tak się prezentują. No i co? I robimy kolejny raz tak samo, czyli jeżeli wasza simka jeszcze się nie pojawiła w odcinku, oglądacie ten odcinek i chcielibyście, żeby wasza simka się pojawiła, to oczywiście w komentarzach piszcie swoje nazwy origina i nazwy simki. Ja wtedy w pierwszej kolejności biorę waszych simów z komentarzy. Dobra, teraz zabieram się do roboty i do usłyszenia pod koniec odcinka. Feels like I'm going insane and only you can save me. Feels like I'm drowning in oceans blue. Baby, come on, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control, the lights in the space keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shifts me into space. And I
eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain. No, baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Okej, okay, jestem z powrotem i powiem wam, że nie wiem co się stało, ale chyba przeszłam samą siebie, bo stworzyłam dwie simki, znaczy stworzyłam, zmodyfikowałam dwie simki w taki sposób, w jaki chyba jeszcze nie modyfikowałam żadnych z simów waszych do przerobienia, ani ogólnie, których kiedykolwiek robiłam, więc trochę mnie poniosła fantazja, trochę mnie poniosło. No nie wiem jakim waszym zdaniem, ale moim zdaniem są to diametralne zmiany. Więc tak się prezentuje nasza Melody Nowak, czyli ta simeczka. Dla przypomnienia, wygląda teraz tak. Tutaj napisałaś, że Olusia, tak, to twoja jest simeczka. Nie, to jest Nowak. Olinka, o, to twoja simeczka, przepraszam. Że właśnie pastelowe kolory, różowy, coś tam, że lubi. Więc ja tak to miałam tylko w głowie i doszłam do wniosku, że taką inspiracją moją będzie to. I zrobiłam ich właśnie. Taką ją zrobiłam. Kolor włosów jest taki, trudno określić, ale coś pod pastel podchodzi. I zmieniłam jej też, jak to się nazywa, skina na takiego z jaśniejszą cerą. I chciałam w ogóle takiego bladziocha zrobić, ale to trochę nienaturalnie wyglądało. A tak chyba wygląda ok. Dałam jej, bo w końcu mamy już jesień, więc simów też trzeba cieplej ubierać. Więc dałam jej taki golfik długi, tutaj troszeczkę wycięty, ale to nic, spodnie i do tego takie kozaczki. No i tak, mamy taką mamy sukienkę wizytową, sportowe ubranie, coś takiego, do snu, taką imprezę i do pływania, czyli tak się prezentuje nasza Melody. I mamy też Vanessę, tak, Vanessa znowu miała być odważniejsza, bo się przeprowadziła ze wsi do San Majszną. Więc wyglądała tak, dla przypomnienia, a ja ją przyrobiłam na taką. Bo odważniejsza, chciałam jej trochę zrobić krótsze włosy, ale jakoś tak nie mogę znaleźć fajnej wzórki, a ta mi do niej bardzo ładnie pasuje. Tak, zrobiłam sobie też kolczyki w uchu, tutaj mam taki wisiorek i tak się prezentuje nasza Vanessa. Odważniej, czyli mi się skojarzyło, że troszeczkę jakby, no może nie do końca ona jest wulgarna, no ale taka, no odważna to na pewno jest. Więc tak mi się, no spodobało mi, podoba mi się w ogóle, jak ona się, jak mi wyszła, o, takie tutaj obramka. Dalej, tutaj te strój sportowy też poszalałam, no ale. Tu do snu, na imprezę coś takiego, no i do kąpieli coś takiego. Także tak się prezentują na te simeczki. No i dajcie znać koniecznie, która z dziewczyn podoba wam się bardziej, która metamorfoza podoba wam się bardziej. No i tak, ja jestem zadowolona z tych metamorfoz, na pewno są moim zdaniem dla mnie
mi się udały, nieskromnie powiem, ale naprawdę podobają mi się te simki, które mi wyszły, które powstały od Was, z Waszych simów. Także jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę właśnie, żeby ich simka pojawiła się w kolejnym odcinku, to zapraszam do pisania w komentarzach. Mody nie wiem właśnie, czy się pojawią, bo tak ja teraz podaję te mody, ale nie wiem, czy wy korzystacie z tych modów. Także jeżeli ktoś chce, żebym podała mody, to dajcie mi znać w komentarzach i ja wtedy poszukam i wam w komentarzu po prostu wkleję te mody. Albo napiszcie mi konkretną rzecz, którą byście chcieli, to ja znajdę i też wam dziękuję, wiecie o co chodzi. Bo nie wiem właśnie, czy byście chcieli te mody, czy nie, więc ja wolę was zapytać, jeżeli chcecie mody, jeżeli ktoś chce wszystkie, to dajcie znać, to ja wszystko podlinkuję, ale jeżeli interesują was konkretne rzeczy, to po prostu w komentarzu napiszcie mi konkretną rzecz, którą chcielibyście sobie pobrać i ja wam po prostu podlinkuję tą rzecz. No, tak się umówimy, okej? Okay? Także, twórcy tych simeczek, twórczyni tych simeczek, jeżeli chcecie właśnie pełen pakiet tych modów, to napiszcie do mnie na Facebooku czy coś i ja wam też podeślę, także wtedy może już właśnie wstawię wszystkim, jak będziecie chciały i wy. Dobra, teraz wam z wami się żegnam, dzięki wam za obejrzenie, piszcie koniecznie, jak wam się podobało, no i łapki w górę, kochani. Przypominam, nasz cel do końca roku, 2000 subów, mam nadzieję, że damy radę, że dacie radę, że pomożecie mi to zdobyć, bo to jest moje marzenie, 30 listopada mija rok kanału, także chciałabym już mieć wtedy być bliżej tych 2000, także mam nadzieję, że nam to się uda. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, buziaki i pa, pa!